Tenisistki Siarki z Odtarnobrzyk rozpoczęły walkę w tegorocznej edycji elitarnej Ligi Mistrzyń. Pierwszym rywalem podopiecznych trenera Nęcka był czeski SKST Chodonin z byłymi zawodniczkami tarnobrzyskiego klubu Natalią Partyką i Renatą Strybikową w składzie. Rywalizację sportową pomiędzy mistrzyniami Polski i Czech poprzedziły podziękowania przedstawicieli władz samorządowych Tarnobrzega dla uczestniczek zarówno letnich igrzysk olimpijskich, jak i zakończonych niedawno paraolimpijskich, które odbywały się w brazylijskim Rio de Janeiro. Reprezentująca Niemcy Hanning zdobyła tam srebrny medal w klasyfikacji drużynowej, zaś Natalia Partyka podczas Igrzysk Paraolimpijskich wywalczyła aż 2 złote medale, zarówno indywidualnie, jak i w drużynie. Mecz rozpoczął się zgodnie z planem. W pierwszej partii Hanning, plasująca się obecnie na 7. miejscu w rankingu światowym, pokonała Lenkę Harabaszkową 3-0. Dość niespodziewanie w drugiej partii mistrzynie Czech doprowadziły do wyrównania. Renata Strybikowa bez straty seta pokonała nowy nabytek tarnobrzeskiej drużyny, dwukrotną mistrzynię Europy Wiktorię Pawłowicz 3-0. Ja jestem się bardzo cieszyła tutaj, więc nie czułam się tutaj normalnie, nawet z dziwakami, ciężko pani Waziu, więc w ogóle nie byłam ani nerwowa, nerwozni, ani z tego wszystko. Z trenerem jsme wszystko dogadali, więc nie było żadnego problemu, ani milo mi było tutaj, więc wszystko spoko. W trzeciej partii zacięty bój stoczyły były klubowe koleżanki po stronie Tarnobrzyga Lichien, zaś po stronie czeskiego klubu Natalia Partyka. Do rozstrzygnięcia potrzeba było aż 5 setów, ostatecznie grą była mała i KTS wyszedł na prowadzenie 2-1. Trzeci punkt dla Tarnobrzega wywalczyła Hanning, która bez większych problemów pokonała Renatę Strybikową 3-0. Muszę przyznać, że nie byłam zdenerwowana. Naprawdę do tego meczu podchodziłam spokojnie. Tak się fajnie ułożyło, że zadebiutowałam w nowym klubie przed starą publicznością, na starych śmieciach, można tak powiedzieć. Wróciłam do Tarnobrzega po kilku miesiącach nieobecności, bo ostatnio byłam tutaj w maju. No, jedyne, co się zmieniło, że musiałam usiąść na innej ławce po drugiej stronie. Tak z przyzwyczajenia najpierw chciałam iść na tą, gdzie siedzi Tarnobrzeg. Ale tak poważnie już teraz mówiąc, to wiadomo, że w tym meczu faworytkami nie byłyśmy. No ale plan był taki, żeby napsuć jak najwięcej krwi Tarnobrzegowi. Myślę, że to się poniekąd udało. Zagrałyśmy dobry mecz. No przede wszystkim Renia, która zrobiła punkt, wygrała z Wiką. Także było 1-1, ja z Małą przegrałam 3-2. Gdybym ten mecz wygrała, no to byśmy prowadziły 2-1. Mogło być różnie, ale mimo wszystko fajnie, że mecz nie był do jednej bramki, że coś się działo i myślę, że pojedynki stały na fajnym poziomie. To jest Liga Mistrzów, to jest 12 najlepszych europejskich drużyn i tu nie może być po prostu łatwo. Łatwo my mamy w niektórych meczach polskiej ligi, ale to nie jest polska liga. Tu wszyscy się mobilizują i ja spodziewałem się, że to będzie bardzo trudny mecz. No i taki był, bo my byliśmy faworytem tego meczu, natomiast dziewczyny z Chodonina, chylę czoła, pięknie zawalczyły. To sentymentalnie powiem, że tak nawet trochę dziwnie się czułem w boksie, bo przez tyle lat współpracowałem i z Renią przez 5 lat i z Natalią. Myślę, że to nie koniec współpracy z Natalią, bo być może nasze drogi się jeszcze tutaj kiedyś spotkają w Tarnobrzegu. W ramach 11. kolejki drugiej ligi Siarka Tarnobrzeg podejmowała Olimpię Elbląg. Mecz zapowiadał się na wyrównane widowisko, obie drużyny przed tym spotkaniem miały bowiem po 13 punktów, plasując się w środku tabeli. Przez pierwszy kwadrans gra toczyła się w środku pola i każda ze stron czekała na błąd przeciwnika. W 21. minucie goście wyszli na prowadzenie. Łukasz Pietroń wykorzystał podanie Radosława Stępnia i strzałem w długi róg pokonał bramkarza Siarki. 3 minuty później Siarka mogła przegrywać już 0-2. Paweł Piceluk nie wykorzystał jednak sytuacji sam na sam i strzelił obok bramki strzeżonej przez Karola Dybowskiego. Siarkowcy nie przyjęli się takim obrotem sprawy, zwarli szyki i sami przechodzili do poczynań ofensywnych. W 38 minucie Daniel Koczon doskonale podaje na 5 metr do Michała Żebrakowskiego, który strzałem głową doprowadza do wyrównania. Tuż przed przerwą Olimpia miała szansę na zmianę wyniku, jednak piłkę z pola karnego nad poprzeczkę przeniósł Jakub Bojas. Po przerwie Siarka zaatakowała, spychając rywali do defensywy. W 48 minucie okazji nie wykorzystuje Hubert Tomalski, strzelając nad poprzeczkę. Zaledwie minutę później ten sam zawodnik zostaje uprzedzony w polu karnym przez obrońcę Olimpii.
kolejnych minutach ataki siarki nie ustawały, kompletnie pogubieni zaś rywale w niczym nie przypominali drużyny z pierwszej połowy. W 56 minucie Patryk Szewc po rajdzie lewą stroną boiska dogrywa piłkę do Daniela Koczona, który ze stoickim spokojem pakuje futbolówkę do bramki rywali. Zaledwie 4 minuty później sędzia dyktuje rzut karny za faul na Michale Żebrakowskim. Jedenastkę pewnie wykorzystuje Daniel Koczon i siarka prowadzi już 3-1. W 63 minucie świetnymi interwencjami popisuje się bramkarz Olimpii, najpierw broniąc strzał Patryka Szewca, chwilę zaś później Michała Dawidowicza. W 70 minucie powinno być 3-2, jednak piłka po strzale Jakuba Bojasa minimalnie minęła słupek bramki siarki. W 89 minucie siarka wyprowadza kontrę i po strzale Jakuba Głaza dobija Olimpię, wygrywając ostatecznie 4-1. Z przebiegu meczu byliśmy zbyt bierni i zbyt proste błędy popełnialiśmy w trakcie szczególnie drugiej połowy, żeby tutaj mówić o jakimś takim końcowym sukcesie, pozytywnym wyniku. To tyle, jeszcze raz gratuluję i mam nadzieję, że zrewanżujemy się w meczu u siebie. I tym bardziej ja podziękowałem i zawodnikom po meczu i pogratulowałem, że w tak trudnym momencie, po pierwszej połowie, gdzie byliśmy przegraną drużyną, potrafili się podnieść i potrafili stworzyć sytuacje bramkowe, z których strzelaliśmy bramki. Poza tym, jeszcze raz podkreślam, było to fajne widowisko dla oglądania, z jednej i z drugiej strony. Nie wiem, u nas te mecze są, moim zdaniem, wartościowe. Jeden z lepszych meczów, uważam, był rozegrany. Nie tylko przez nas, ale również przez Olimpię Elbląg. Dlatego niepotrzebnie ten tak krytycznie podchodzi do swojej gry, swojej drużyny, chyba, że stać ich jeszcze na lepszą grę. Ale było to z obydwu stron fajny mecz. W ramach 12 kolejki plasująca się na 7 miejscu siarka zmierzy się na wyjeździe z 12 w tabeli Wartą Poznań. Najbliższy rywal traci do tarnobrzeskiej drużyny 4 punkty. Stal Nowa Dęba przełamała pasce porażek, bezbramkowo remisując w Pilźnie z miejscowym rzemieślnikiem w meczu 11 kolejki 4 Ligi Podkarpackiej. W ramach 12 kolejki plasujący się na przedostatnim miejscu Nowodębianie podejmą sąsiadującą w tabeli Polonię Przemyśl. Czwarte w rundzie zwycięstwo odniósł OKS Mokrzyszów, wygrywając z Sokołem Kamień 3-2 w meczu 9 kolejki klasy okręgowej. Porażkę poniósł zaś Wisan, przegrywając ze Strzelcem z Dąbrowicy 1-3. W ramach 10 kolejki OKS zmierzy się z Górnowią z Górnego, Wisan zaś podejmie Olimpię z Pysznicy. Rezerwy siarki Tarnobrzeg wygrały z kolejarzem Knapy 5-0 i przy przegranej dotychczasowego lidera LZS-u z Rzeczycy Długie 1-2 w Żupawie awansowały na pozycję lidera A-klasy. Zwyciężyła również Koniczynka, pokonując Sannę z Zaklikowa 3-1. W ramach 9 kolejki rezerwy siarki podejmą ostatni w stawce LZS z Kotowej Woli, Koniczynka zaś pojedzie do przedostatniego LZS-u z Podwoliny. Zwycięską passę kontynuuje lider B-klasy OKS Wielowieś, który w meczu 7 kolejki rozbił Łęk Kopcie aż 6-0. 3 punkty dopisał do swojego konta również wicelider z Serbinowa, skromnie wygrywając w Krzątce 1-0. Ze zwycięstwa cieszyły się również drużyny z Zakrzowa i Sobowa. Junior pokonał Ceramikę Hadykówka aż 5-2, Iskra zaś KS Cygan 3-1. W ramach 8 kolejki OKS Wielowieś podejmie LZS z Tarnowskiej Woli, Wspólnota Iskrę Sobów, juniora zaś czeka wyjazd do Komorowa. Nie tylko uczestników żeglarskich zmagań można spotkać nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Na akwenie rywalizują również kajakarze, którzy w minioną sobotę walczyli o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego. W trzeciej edycji zawodów udział wzięli kajakarze z całej Polski, walczący w różnych kategoriach wiekowych, od najmłodszych do weteranów. Łącznie wystartowało ponad 60 zawodników, w tym spora grupa przedstawicieli klubu kajakowego Jezioro Tarnobrzeg, który powstał na bazie dawnego klubu kajakowego Wodnik. Klub powstał w 3 lata temu i tak zaczynaliśmy praktycznie od niczego, można powiedzieć. No i powoli realizujemy nasze plany klubowe i rozwijamy się. Mamy już pierwsze sukcesy na Mistrzostwach Polski, także no, myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Obecnie w klubie trenuje regularnie około 20 zawodniczek i zawodników, z których część swoją przygodę z tym sportem rozpoczęło dzięki półkoloniom organizowanym w ramach akcji Lato w Mieście. Dla nas to jest fajne tak inaczej, bo to nie jest takie trudne, jak wszyscy mówią, że to jest bardzo trudne. To jest łatwe, tylko trzeba
rozumieć wszystko, być takim, jakby wszystko rozumieć, że nie opływam sobie o tak, 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 wywala się i topisz. I to właśnie nie tak. Trzeba być po prostu uważnym. Czasami mamy też lżejszy trening, czasami trudniejszy. No raczej ten, takie trudne to są, nie są jeszcze dla nas treningi, ale no jak się zaczną za rok, to już będzie tak trudniej. Ja najbardziej chciałbym być najlepszym kajakarzem z moim kolegą Antkiem. Ja też. Najlepszym na świecie, tak? Nie jest łatwe, bo trzeba mieć dużo siły, wytrzymałość i trzeba mieć właśnie tą parę w rękach. Właśnie, a jak wy dziewczynki dajecie radę, żeby mieć tą parę w rękach w końcu? Chłopcy chyba mają trochę łatwiej, nie? Codzienne treningi, siłownia. Siłownia, czasami też bieganie. Tak. Non-stop trenujecie. Tak, tak. Tak, non-stop. Nawet w niedzielę rano mamy często trening, chociaż trener jeden dzień zawsze nam odpuszcza albo w piątek, albo w czwartek, żebyśmy mogli odpocząć. Przed zawodami zawsze trochę mamy lżejsze treningi, no i tak. Mamy wodociągu, mamy starty, 2 kilometry, 100, 200, pływamy 500, 1000 na czasy też. Tak. Bardzo dużo mamy tych właśnie na czasy i sporo biegamy, żeby mieć kondycję. Zawodnicy klubu kajakowego Jezioro Tarnobrzeg legitymują się już pierwszymi sukcesami na arenie ogólnopolskiej. W bieżącym roku Magdalena Szczęsna wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Polski w kategorii młodzików, zaś Karol Śmiałek i Bartłomiej Dobroń zajęli czwarte i piąte miejsce w mistrzostwach naszego kraju. Czego najbardziej potrzeba, żeby być dobrym kajakarzem? Trzeba technicznie się nauczyć wiosłować. Trudno to jest? Tak trochę, bardzo. Na wakacjach pływaliśmy na dwójce i też zajęliśmy fajne miejsca, ale udało nam się zdobyć piąte miejsce na Mistrzostwach Polski na dwójce właśnie razem, na dwóch dystansach. Ale teraz, że jesteśmy już różnymi kategoriami wiekowymi i się niestety rozdzieliliśmy, no to pływamy na jedynkach. Przede wszystkim jest to fajny sport, bo jest to połączenie tych rzeczy, które ja lubię, czyli można poćwiczyć fizycznie. Jest to taka pewna koordynacja ruchowa, która się też przydaje i można fajnie spędzić czas w lecie, jest ciepło, można pływać na kajaku, a nie siedzieć przed komputerem. Ludzie nie spotykają się z takim sportem na co dzień, ponieważ jest to dosyć taka niszowa dyscyplina sportu. No, a treningi są bardzo ciężkie, no i to jest właśnie najtrudniejsze w tym sporcie, że są to dużo cięższe treningi niż gdziekolwiek indziej. 10 konkurencji i ponad 1000 uczestników. Tak wyglądał Narodowy Dzień Sportu, który odbył się na tarnobrzeskim stadionie. To czwarta edycja ogólnopolskiej akcji, która w Tarnobrzegu zagościła po raz drugi. Nie, jeszcze nam zostały 5. Cztery. Nie zostały 4 i mojemu koledze 4. Czy to jest żagle? To żaglówka. Trzeba ją podnieść i na dwóch kółkach trzeba ją ciągnąć. We dwoje. Można i samemu też można. Fajnie jest. Parta, że się przenosiło piłeczkami to i do następnego wiaderka się wkładało. Tak się przebiegało przez te hopki. Łódka się podobała, tak? Coś się dźwigało. No mi się ogólnie to bardzo podoba. Na razie byłem na... chyba nie byłem na wszystkich, ale najtrudniejsza nie było raczej najtrudniejszej. Wszystkie były podobne. O, ta z fitnesski była fajna. A tylko byłem na fitnessy i na ściance. I fajne jeszcze było odbijanie na paletką do ping-ponga. Wydarzenie w Tarnobrzegu współorganizowały lokalne stowarzyszenia i kluby sportowe. Każde z nich prowadziło tego dnia własną konkurencję. Konkurencja polega na tym, że w ciągu minuty mamy pokonać tor przeszkód i wyłowić łapkami, tak zwane wiosełka pływackie, jak najwięcej piłek ping-pongowych. To nie jest prosta konkurencja, piłeczki wypadają, łapki mają utrudnienie, wyślizgują się te piłeczki, ale mamy na razie rekordzistę, bodajże to jest chłopczyk z gimnazjum, 39 piłeczek wyłowionych w ciągu minuty. My jako klub koszykarski przygotowaliśmy dzisiaj rzuty do kosza z trzech odległości. Najprostsze rzeczy, normalne rzuty, w przedszkole, podstawówce, te mniejsze dzieci rzucają w najbliższej odległości, są trzy rzuty. Za każdy celny rzut wpisujemy punkty do dzienniczka i na razie dzieciaki dobrze rzucają. Było parę razy maksymalna ilość punktów. Nawet jak czasami nie trafił, pozwalamy rzucić raz, dwa razy więcej, żeby im się udało. Przygotowaliśmy 4 konkurencje. Pierwsza tutaj jest slalom. 2 konkurencje ze strzałem na bramkę. Jedna są wyznaczone miejsca na bramce, za które są przydzielane punkty. Jedna jest z dwóch bramkarzy, którym tam się uderza.
I czwarta konkurencja jest taka techniczna, że dzieciaki sobie podrzucają piłkę i mają trafić wyznaczony kwadrat. Sporo dzieciaków, które tutaj przychodzą, gdzieś trenują w siarce, mówią, że sobie tutaj trenują, także wychodzi im to dobrze, ale też jest grupa dzieciaków, która tam pewnie pierwszy raz ma jakąś tam styczność z piłką i troszkę gorzej, ale ogólnie jest pozytywnie. Mamy określony czas, czyli mamy minutę i w minutę mamy do wykonania jak największą ilość ruchów i ta największa ilość ruchów dopiero nam się przekłada na punkty. Punktów oczywiście, tak jak wszyscy tutaj, wszystkie stanowiska 10 maksymalnie, więc no jest to w miarę miarodajne i ci najmłodsi i ci najstarsi są w stanie sobie poradzić z tym zadaniem. A odpowiednie punkty to się przekłada na odpowiednie punkty, bo tak to właśnie wygląda. W tym roku żeśmy przygotowali tor przeszkód troszkę inny niż w zeszłym roku. Bardziej muszą dzisiaj się gimnastykować. Zaczynają już przeskokiem przez płotek. Młodsze dzieciaczki przejście mają do przebiegnięcia taką linę. Wszystko wykonują oczywiście na czas. Dodatkowo mają do podniesienia worek, który waży 5 kg, więc dla niektórych dzieciaczków to rzeczywiście jest wyczyn. No i oczywiście jest drążek, na którym się podciągają, a na końcu jest jeszcze sztanga o wadze około 6 kg. Więc myślę, że dzisiaj jest bardziej takie wysiłkowe, crossfitowe, ale dzieciaki dają sobie radę i no jest świetnie. Narodowy Dzień Sportu jest ogólnopolskim wydarzeniem prospołecznym, organizowanym wspólnie z instytucjami propagującymi sport, którego celem nadrzędnym jest popularyzacja powszechnego sportu amatorskiego. Uczniowie mogą się mierzyć w każdej, kolejność jest dowolna, nie ma jakiejś kolejności, tak jak te numery od 1 do 10, tylko wybierają sobie po kolei, jak im po prostu pasuje, w których się czują może trochę lepiej, w których się czują nieco pewniej, bo widzimy, że niektóre konkurencje no, są naprawdę dość skomplikowane, trudne i trzeba jednak trochę wprawy. Chcemy, żeby po prostu tarnobrzyskie dzieci i młodzież się dobrze bawiły, żeby miło wspominały ten czas, żeby nas odwiedzili wszyscy za rok.